Szczęść Boże, Klaudia Antczak. Zapraszam na informacje dnia. Unia Europejska robi kolejny krok w stronę zmiany traktatów. Wiceminister, która wczoraj reprezentowała Polskę w Brukseli, przekonuje, że nie mogła spowolnić procedury, ale innego zdania są politycy PiS-u. Prace nad zmianą unijnych traktatów są kontynuowane. Pierwszy duży krok postawił Parlament Europejski, a wczoraj tematem zajęli się unijni ministrowie do spraw środowiska. I tutaj Polskę reprezentowała wiceminister Anita Sowińska, która przekonywała, że traktat nie dawał Polsce na tym etapie żadnych możliwości na reakcję. Musieliśmy przekazać stanowisko Parlamentu Europejskiego do Rady Europejskiej, także była to kwestia proceduralna. Polska złożyła jedynie deklarację zastrzeżenia co do propozycji zmian w traktatach. Propozycja zmian trafi teraz na szczyt Rady Europejskiej, czyli na szczyt przywódców państw. Europoseł Jacek Sariusz-Wolski wyjaśnia, że Polska miała możliwość zareagowania i nie skorzystała z niej. Nawet jeżeli dana sprawa jest umieszczona na tak zwanej liście EA do przyjęcia bez dyskusji, każdy kraj, i nie tylko każdy kraj, również Komisja może zażądać usunięcia z tego z porządku. Krótko mówiąc, Polska mogła zażądać dyskusji, mogła zażądać zdjęcia tego z porządku obrad. A już samo wydłużenie procesu ma znaczenie, bo po nowym roku prezydencję w Unii przejmie Belgia, dalej będą Węgrzy. Dlatego tak bardzo tym, którzy chcą zmieniać traktaty, zależy, by posuwać proces naprzód. I to w nadchodzących miesiącach. Złudzeń co do tego, że Rada Europejska zajmie się zmianą traktatów niebawem, nie ma politolog profesor Tomasz Grosse. Wszystko na to wskazuje w czasie swojego wiosennego posiedzenia. Będzie dyskutować te propozycje i prawdopodobnie możemy spodziewać się jakby kolejnego etapu. Propozycja zmiany unijnych traktatów, jaka została przedstawiona, to krok w stronę centralizacji, ograniczenia suwerenności państw narodowych i wyrzucenia do kosza prawa weta w wielu obszarach. Pierwsze decyzje w polityce europejskiej premiera Donalda Tuska wskazują, że będzie on prowadził politykę, jakiej oczekują Niemcy i Francuzi, mówił na naszej antenie poseł PiS-u Piotr Kaleta. W programie Polski Punkt Widzenia poseł PiS-u Piotr Kaleta mówił, że polityka, jaką w Unii Europejskiej będzie realizował nowy premier Donald Tusk, może postawić Polskę w sytuacji bez wyjścia. Polityk miał tu na myśli zmianę unijnych traktatów. Że Donald Tusk nie będzie miał tutaj żadnych oporów, żeby właśnie doprowadzać do takich głosowań, takiej formuły funkcjonowania, która będzie równoległa, czy można powiedzieć tożsama z tym, czego chcą najwięksi gracze w Unii Europejskiej, czyli czego chcą Niemcy, czego chcą Francuzi. Bez sprzeciwu Polski Unia Europejska zrobiła kolejny krok w stronę zmiany traktatów. Poseł Piotr Kaleta podkreślił, że w ten sposób Niemcy i Francuzi próbują podporządkować sobie inne kraje członkowskie. Kierunek, jaki obiera Unia, to według polityka nie federalizacja, ale dyktat, próba dzielenia wpływów i atak na suwerenność. Jeżeli trzeba będzie, to będziemy oczywiście podejmować wszystkie działania takie, które są odpowiednimi działaniami w polskim parlamencie. Będziemy blokować te rzeczy, bo bez nas ta kwestia zmiany traktatów się nie uda, chyba że będą jakieś pomysły, które będą szły w kierunku ich obejścia. Polityk mówił, że próby zmiany unijnych traktatów muszą spotkać się także ze zdecydowanym sprzeciwem społeczeństwa. Deficyt na przyszły rok będzie wyższy niż planował to rząd Prawa i Sprawiedliwości. Platforma chce m.in. sfinansować podwyżki dla nauczycieli, ale jak wyjaśnia poseł PiS-u profesor Przemysław Czarnek, nie dotrzymuje tutaj słowa. Premier Donald Tusk zapowiadał 30% podwyżki dla nauczycieli, nie mniej niż 1500 zł. Nie mniej niż 1500 zł. To samo mówiła pani minister Szumilas, dzisiaj przewodnicząca Komisji Edukacji, w debacie z ZNP. Tymczasem już od 15 października w tych 100 konkretach Platformy Obywatelskiej nie ma już tego 1500 zł, tylko samo 30%. Schodzimy zatem z 1500 zł już do 1050 zł, o 500 zł, bo mniej więcej tyle będzie wynosiła podwyżka 30%, jeśli ona będzie 30%, do 1400 zł. Nowy rząd opublikował jeden z wyroków Trybunału Konstytucyjnego ze specjalnym komentarzem. Planuje robić tak dalej. Nie zgadza się na to prezes Julia Przyłębska, która mówi o łamaniu prawa. Dalej ogromne emocje wywołują decyzje ministra sprawiedliwości. Poprzez projekt rozporządzenia, jaki powstał w resorcie sprawiedliwości, minister Adam Bodnar chce zaprowadzić nowe porządki w polskich sądach.
Sporządki, które, jak alarmuje poseł PiS-u Paweł Jabłoński, z porządkiem konstytucyjnym nie mają nic wspólnego. Czy minister sprawiedliwości ma jednym podpisem wyłączyć sędziów od orzekania? Polska konstytucja na to nie pozwala. W rozporządzeniu minister chce ograniczyć rolę sędziów powołanych przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa po 2017 roku, a całokształt jego działań jest odczytywany jako ingerencja w sferę niezawisłości i niezależności sądów. I wszystko wskazuje na to, że kierunek, jaki w sprawie sądów obrał nowy rząd, będzie kontynuowany. A przykład znajdziemy w Dzienniku Ustaw, gdzie to prawda opublikowane zostało jedno z ostatnich orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, ale tej publikacji już towarzyszy komentarz, w którym znowu pojawia się opinia, kto jest sędzią Trybunału, a kto nie. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wydane w takich składach publikowane będą ze stosowną notą. W takim składzie, to znaczy w składzie, w którym znaleźli się sędziowie wybrani przez Sejm, od których ślubowanie przyjął prezydent, sędziowie, których wybrała większość, gdy rządził PiS, ale Platforma uznała ten wybór za niezgodny z prawem, bo wcześniej do Trybunału wysłała innych kandydatów. W komentarzu, jaki znalazł się przy orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, pada wprost odwołanie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, na co Krajowa Rada Sądownictwa odpowiedziała pytaniem. Czy skład Trybunału Konstytucyjnego od dziś ustalać będzie Europejski Trybunał Praw Człowieka? Komentarz do wyroku Trybunału, który już zdążył poprzeć resort sprawiedliwości, i wiceminister Arkadiusz Myrcha, spotyka się ze sprzeciwem byłego wiceministra Sebastiana Kalety z Suwerennej Polski. Ta adnotacja to niedopuszczalna i bezprawna publicystyka. Jedyne, co prawnie wiążące, znajduje się poniżej tego komentarza od słowa wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska dostrzega w dodaniu komentarza naruszenie trójpodziału władzy, o czym mówiła w rozmowie z portalem wpolityce.pl. PiS zapowiedziało, że będzie składać wniosek o odwołanie nowego ministra sprawiedliwości. Zarówno konstytucja, jak i ustawa o ogłaszaniu aktów prawnych nie przyznaje ani prezesowi Rady Ministrów, ani Rządowemu Centrum Legislacji uprawnienia do publikacji wyroków Trybunału z adnotacjami czy notatkami. PiS zapowiedziało, że będzie składać wniosek o odwołanie nowego ministra sprawiedliwości. Jest kolejny wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Składają go posłowie PiS-u, by rozstrzygnąć, że premier Mateusz Morawiecki miał podstawy prawne, gdy podjął przygotowania do wyborów korespondencyjnych. Ustawa covidowa powstała w roku 2020, wielokrotnie była nowelizowana. To na mocy zawartych w niej przepisów premier Mateusz Morawiecki 16 kwietnia 2020 roku polecił Poczcie Polskiej przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym. Wyborów, które ostatecznie zostały przesunięte i odbyły się w sposób tradycyjny. Ówczesna opozycja wielokrotnie podnosiła, że decyzja o tak zwanych wyborach kopertowych przez Prawo i Sprawiedliwość została podjęta niezgodnie z prawem. To, czy polecenie premiera było zgodne z obowiązującą wówczas ustawą, spada Trybunał Konstytucyjny. Z wnioskiem wystąpiła grupa posłów, na czele której stanął poseł PiS-u Paweł Jabłoński. Wnioskodawcy w złożonym dokumencie przekonują, że władze publiczne, w tym prezes Rady Ministrów, w czasie trwającej pandemii miały obowiązek podjęcia działań, które z jednej strony ograniczą rozprzestrzenianie się choroby epidemicznej, ale z drugiej pozwolą na realizację praw wyborczych obywateli. Zdaniem posłów polecenie szefa rządu o przeprowadzeniu wyborów w trybie korespondencyjnym miało na celu uniknięcie gromadzenia się ludzi w lokalach wyborczych, co mogłoby przyczynić się do wzrostu liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Trybunał Konstytucyjny na razie nie wyznaczył terminu na rozpoznanie wniosku. Po decyzji prezydenta o podpisaniu ustawy o finansowaniu in vitro, na brak konsekwencji ze strony głowy państwa zwraca uwagę profesor Piotr Jaroszyński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Brak tutaj z jednej strony konsekwencji, dlatego że manifestowana była w wielu miejscach postawa właśnie za życiem, a z drugiej strony jest to brak też i logiki. Dlatego, że logika opiera się na tym, że jeżeli respektujemy zasadę tożsamości, to nie sprzeczności, czyli albo jest za życiem, albo nie jest za życiem. I trzecia rzecz, że nastąpiło dość duże natężenie, jakby to powiedzieć, presji tej politycznej i ideologicznej, która usprawiedliwia wszystko łącznie z największym złem. Więc tutaj okazała się pewna słabość prezydenta
wytrwałości, ochrony realnego dobra, jakim jest życie poczętego człowieka. Dziś przed Pałacem Prezydenckim odbędzie się pikieta, której uczestnicy chcą jednoznacznie wyrazić swój sprzeciw wobec nieetycznych regulacji, jakie podpisał prezydent. Kościół w swoim stanowisku wobec metody in vitro sięga po szeroką argumentację, także medyczną. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o finansowaniu metody in vitro z naszych podatków. Finansowanie ma wpływ na dostępność procedury. Poprzez decyzję głowy państwa metoda będzie bardziej dostępna. Czyli prawo staje się bardziej liberalne, robi głębsze przyzwolenie na działania, które Kościół rozpoznał jako niemoralne. Decyzja prezydenta stoi zatem w sprzeczności z nauczaniem świętego Jana Pawła II o świętości życia i została podjęta wbrew stanowisku przewodniczącego episkopatu księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, który w oświadczeniu podjął argumenty przeciwko metodzie in vitro, a jednocześnie zaznaczył, że miłością musi być otoczone każde poczęte życie. Po decyzji prezydenta wielu jego wyborców nie kryje rozczarowania, między innymi dlatego, że wcześniej Andrzej Duda brał udział w Marszu dla Życia. Dziś przed Pałacem Prezydenckim odbędzie się pikieta. Jej uczestnicy będą chcieli wyrazić sprzeciw wobec decyzji głowy państwa. Wydarzenie ma mieć charakter modlitewny. Odmówiony zostanie różaniec w intencji ochrony życia. Pikieta rozpocznie się o godzinie 15, a jej organizatorzy, wśród nich Centrum Życia i Rodziny, chcą wysłać sygnał, że nie akceptują forsowania nieetycznych ustaw. Wydarzenie wsparł m.in. Instytut Ordo Iuris, a także osoby zaangażowane w inicjatywę męskiego różańca. Na większą ochronę cywilów w Strefie Gazy nalega administracja Stanów Zjednoczonych, choć dalej planuje dostarczać Izraelowi broń. Ton w kwestii konfliktu zmienia Wielka Brytania. Ludność w Strefie Gazy pilnie potrzebuje pomocy humanitarnej. Przez działania zbrojne drogi są jednak trudne do przebycia. Ciężko zapewnić również dostawom bezpieczeństwo. Hamas opublikował kolejne wideo. Trzech starszych mężczyzn zakładników błaga o ratunek. Mówią, że przetrzymywani są w trudnych warunkach, mają problemy ze zdrowiem. To wideo o charakterze kryminalnym i terrorystycznym świadczy to o okrucieństwie Hamasu wobec niewinnych, bardzo starszych cywilów potrzebujących opieki medycznej. Jeden z urzędników Hamasu wskazał, że organizacja jest gotowa na rozmowy o uwolnieniu zakładników, ma jednak jeden bardzo konkretny warunek. Nie będzie żadnych negocjacji w sprawie wymiany zakładników, dopóki agresja Izraela całkowicie nie ustanie. Biały Dom przekazał, że jest zaniepokojony doniesieniami o tym, że na terenie parafii Świętej Rodziny w Strefie Gazy z zimną krwią snajperzy armii Izraela zamordowali dwie chrześcijanki. Kancelaria premiera Benjamina Netanyahu zaprzeczyła temu, że do jakiegokolwiek zdarzenia tam w ogóle doszło. W tym konkretnym obszarze nie toczyły się żadne walki. Słowa te stoją w sprzeczności z oświadczeniem, jakie podjął łaciński patriarchat Jerozolimy, który od początku wojny przygląda się sytuacji chrześcijan w Gazie. A Ojciec Święty upomniał się o cierpiących w niedzielę, gdy podkreślił, że bezbronni cywile są celem bombardowań i ostrzału. Niektórzy mówią, że to terroryzm, to wojna. Tak, to wojna, to terroryzm. Dlatego Pismo mówi, że Bóg zatrzymuje wojny, łamie łuki i łamie włócznie. Prośmy Pana o pokój. Z premierem Izraela spotkał się sekretarz obrony USA Lloyd Austin. Będziemy w dalszym ciągu dostarczać Izraelowi sprzęt, którego potrzebuje Pan do obrony swojego kraju. Panie premierze, w tym amunicję krytyczną, pojazdy taktyczne i systemy obrony powietrznej. Szef Pentagonu m.in. o konieczności ochrony ludności cywilnej w Strefie Gazy rozmawiał także ze swoim izraelskim odpowiednikiem. Minister obrony Izraela twierdzi, że jego kraj nie planuje sprawować cywilnej kontroli nad Strefą Gazy. Coraz bardziej krytyczna wobec Izraela jest Wielka Brytania. Premier kraju głośno mówi, że w Strefie Gazy zginęło zbyt wielu cywilów. W tym wydaniu to już wszystko. Kolejne po godzinie 12. Zapraszam.